Jesteśmy w miejscowości Strzakły na placu budowy jednej z najważniejszych, obecnie największych w sumie prowadzonych inwestycji kubaturowych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Prosilibyśmy o opisanie tego, co tu widzimy, co się dzieje w tle za Pana plecami. Krótka historia, jak do tego doszło, skąd środki, jaki pomysł na wykonanie, kto to realizuje, no i docelowo, co tu ma się znajdować? Zgadza się, jest to jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych obecnie na terenie gminy i większych. Jesteśmy w Strzakłach, w miejscu, w którym w ramach dotacji pozyskanych z funduszy europejskich w ramach projektu dotyczącego przebudowy kompleksowej budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach nadawane są temu obszarowi nowe funkcje społeczne. Projekt cały realizowany jest w ramach dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to ponad 6,5 miliona złotych, a kwota dofinansowania to ponad 4 300 tysięcy złotych. Co nas tutaj czeka i co się dzieje na placu budowy? W ramach prowadzonych prac chcemy temu budynkowi, który od lat stał niewykorzystany, nadać nowe życie, a jednocześnie stworzyć taki impuls do rozwoju tutaj dla mieszkańców Strzaku i okolicy. W ramach budynku powstaną tak naprawdę dwie sekcje. Tutaj widzimy część przebudowywaną po dawnej szkole i część dobudowywaną nową. W ramach pierwszej części inwestycji powstanie zaplecze służące naszym mieszkańcom na cele konferencyjne, na prelekcje, warsztaty różnego rodzaju rękodzieła, na promocję produktów lokalnych u nas wytwarzanych, chociażby tutaj w kontekście działalności naszych kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, klubów seniora, miejsce spotkań takie wygodne, nowoczesne, w którym też uczestnicy spotkań, czy też osoby zaproszone z zewnątrz, czy turyści odwiedzający naszą gminę będą mogli przenocować, skorzystać z zaplecza rekreacyjnego, sportowego, tak żeby te funkcje budynku się uzupełniały i żebyśmy mogli pokazywać to, co społecznie w naszej gminie jest cenne i co nasi mieszkańcy wytwarzają. Druga część to skrzydło służące naszemu przedsiębiorstwu socjalnemu, spółdzielni socjalnej. I w ramach tej części powstanie przede wszystkim nowoczesne zaplecze kuchenne, pozwalające obsługiwać w zakresie cateringu szkoły i przedszkola z terenu gminy. Tam zostanie zakupione chociażby też nowoczesne wyposażenie służące chociażby takim kwestiom jak wyciskanie soków, produkcja takich zdrowych produktów z plonów wytwarzanych przez rolników na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Skarbem gminy Międzyrzec Podlaski. Dokładnie chcemy pokazywać, tak jak mówię, zarówno w kontekście społecznym to, co robią nasi mieszkańcy, bo robią dużo dobrego. Chcemy pokazywać wytwory rękodzieła naszych klubów seniora, naszych właśnie kół gospodyń wiejskich, ale też pamiętamy i wiemy o tym, że jest to gmina rolnicza, prawda, stąd te produkty lokalne, które są jednak w skali kraju, myślę, produktami naprawdę dobrej jakości i produktami zdrowymi. Chcemy je tutaj promować pod logiem, pod herbem naszej gminy. Dla samych Strzakł, przynajmniej ta pierwsza część, o której Pan Wójt wspominał, ta konferencyjna, miejsce spotkań, to również będzie pełniła rolę takiej świetlicy wiejskiej. Dokładnie, zaplecze społeczne, dlatego kompleksowo sale konferencyjne, sale pod różnego rodzaju warsztaty, no bo staramy się pozyskiwać też fundusze już z projektów innych, miękkich, tak zwanych na różnego rodzaju zajęcia. No i będzie to dom dla tego rodzaju inicjatyw. Tu w Strzakłach też prężnie działa i chyba też to był jeden z argumentów podjęcia inwestycji właśnie tutaj. Jedno ze stowarzyszeń, prawda? W Strzakłach siedzibę ma Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Gminy Międzyrzec. Jest to stowarzyszenie, które aktywnie właśnie działa w kontekście chociażby różnego rodzaju tych warsztatów dla naszych mieszkańców, czego najlepszym przykładem jest pozyskanie dotacji w wysokości ponad 500 000 zł na utworzenie Kurzyszkańskiego Uniwersytetu Ludowego. Tutaj w tym roku prowadzone są zakupy na potrzeby tego uniwersytetu. Od stycznia ruszamy z zajęciami dla naszych mieszkańców. Wracając teraz jeszcze do tego drugiej części, drugiego skrzydła, czy tam również po oddaniu tej inwestycji gmina Międzyrzec, czy stowarzyszenie, czy w ogóle jednostka, która będzie prowadziła tą instytucję, tą fundację, to przedsięwzięcie, forma zatrudnienia będzie również możliwa?
kuchni, która będzie przygotowała te posiłki cateringowe. Zgadza się. To jest kolejna, myślę, ważna informacja, szczególnie dla Strzaku i okolic. Obiekt ten wygeneruje miejsca pracy, także nasi mieszkańcy będą mogli również znaleźć zatrudnienie w tymże obiekcie. Kiedy chcecie to zakończyć? No oczywiście otoczenie, bo do tego pan zmierzał. Chcemy też zagospodarować w ramach projektu teren wokół obiektu, żeby ta przestrzeń wyglądała naprawdę godnie. Powstanie tutaj amfiteatr z zadaszeniem, powstaną chodniczki, nasadzenia zieleni, powstanie miejsce na grilla, powstanie wiata taka rekreacyjna z zadaszeniem, powstanie siłownia zewnętrzna. Także są to kolejne elementy infrastruktury, które będą służyły, myślę, że nie tylko mieszkańcom Strzaku, ale chociażby amfiteatr będzie doskonałym miejscem, gdzie nasze zespoły ludowe czy inscenizacje naszych klubów seniora będą mogły w pięknych okolicznościach przyrody się odbywać. A jeżeli chodzi o terminy, to myślę, że koniec 2022 roku jest takim realnym, jeżeli chodzi o zakończenie tych prac. Przecięcia wstęgi. Dokładnie, i początek 2023 roku to już funkcjonowanie tego obiektu. No prace, byłem tutaj 2 tygodnie temu, to jeżeli chodzi szczególnie o ten nowy obiekt, były tam dziury w ziemi. No teraz widzimy już stan surowy, także sam jestem pod wrażeniem tempa tych prac, pogoda sprzyja. No, staramy się wspólnie z wykonawcą tą realizację prowadzić jak najsprawniej. I na koniec, panie wójcie, czy na koniec ta tablica pamiątkowa zostanie, publiczna szkoła podstawowa w Strzakach, bo to przecież historia tego obiektu, tego terenu. Na pewno tablica ta znajdzie godne miejsce w nowym obiekcie, tak żeby pokazywać historię tego miejsca, no bo jest to jakaś kontynuacja, jest to budynek, na bryle którego ten nowy obiekt powstaje, także jest to część historii tego miejsca. Dziękuję.